ktoś wyrzucił z płonącego żydowskiego getta kilka kartek. Na jednej z nich było napisane: Rodacy, myśmy zaczęli, a wy skończycie. Żydzi skazani przez Niemców na zakładę chwycili za broń, zniecając powstanie. Nie mogli dłużej trwać w bezczynności, prowadzeni jak baranki na rzeź. Wprawdzie był to rozpaczliwy gest w obliczu potężnej siły wroga, ale przecież zrozumiały i w pełni uzasadniony. Czas po powstaniu w getcie warszawskim był dla mieszkańców stolicy najcięższym okresem okupacji. Praktycznie codziennie dochodziło do łapanek, dokonywano publicznych egzekucji. Życie wypełniał lęk i przerażenie. W tym czasie Niemcy wymordowali wiele tysięcy warszawiaków. Dlatego wybiła godzina W. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie. Mieszkańcy zniewolonej Warszawy nie chcieli umierać. Oni chcieli żyć. Chcieli żyć godnie. Ich karki zostały zgięte tak nisko, że musieli podjąć próbę wyprostowania się, nawet płacąc najwyższą cenę. Marzenia o życiu, o miłości, o zakładaniu rodzin nie umarły nawet w powstańczej Warszawie, w czasie walki. Świadczy o tym fakt zawarcia w ciągu tych 2 miesięcy około 300 sakramentalnych małżeństw. Oni wszyscy chcieli żyć, a jeśli ginęli na powstańczych barykadach, umierali z godnością. Trzeba dziękować Bogu, że w swoim życiu kierowali się ewangelicznym przesłaniem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Obumierały dorodne ziarna polskiej młodzieży, aby wydać obfity plon wolności. Powstańcy oddawali życie, abyśmy mogli dziś żyć w wolnej Polsce. Uczestnik powstania, profesor Witold Kierzun, w jednym z wywiadów powiedział wprost o młodych, żeby się cieszyli, że mają Polskę, żeby ją kochali, żeby czuli, że my walczyliśmy dla nich z myślą o przyszłości, nie tylko o sobie. W godzinie tej modlitwy pragniemy także wspomnieć wielką rzeszę tych bohaterów zaangażowanych w powstańczy czyn, których po wojnie w czasach komunistycznego zniewolenia spotkały krwawe represje. Na podstawie oskarżeń, tylko dlatego, że byli związani z Armią Krajową, byli skazywani na wieloletni pobyt w więzieniu. Tysiące z nich zostało skrytobójczo zamordowanych, a miejsca ich pochówku nadal nie są znane. Dziś, w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, trzeba stawać na baczność przed weteranami, którzy w tamtym czasie zdawali egzamin z miłości do ojczyzny i zdali go w sposób heroiczny. Drodzy powstańcy, dziękujemy wam za liczną obecność w tym miejscu uświęconym męczeńską krwią waszych towarzyszy wyzwoleńczej walki. Dziękujemy za wspólną modlitwę za poległych żołnierzy i ludność cywilną w tak bestialski sposób wymordowaną przez niemieckiego okupanta. Życie poległych i zmarłych powstańców warszawskich nie kończy się cmentarną ciszą. Ono znajduje swe spełnienie w Bogu. Stało się oczom głupich rzekomami, a oni trwają w pokoju. Czytamy w Księdze Mądrości. Kościół uczy nas troski o życie, ale jednocześnie czci bohaterów,
którzy potrafili je poświęcić w imię obrony najwyższych wartości. Wiemy przecież, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Krew męczenników gorącego lata 1944 roku zrodziła nowych zwiastunów wolności. Iskra wolności zapalona w tamtym czasie w sercach wielu Polaków już nigdy nie zgasła. Była także podtrzymywana w trudnej, powojennej rzeczywistości. Z tego ducha czerpali natchnienie i siły twórcy solidarnościowych przemian, których owocem była upragniona wolność dla Polski i innych krajów Europy. Europejskim językiem wolności jest język polski, powiedział prezydent Niemiec Joachim Gauck podczas uroczystości, które odbyły się 4 czerwca w Warszawie. Dziś w naszych sercach budzi się poczucie podziwu i wdzięczności dla powstańców warszawskich. Chwała bohaterom, chwała niezłomnym obrońcom wolności i godności polskiego narodu. Niech z tego symbolicznego placu, serca polskiej stolicy, w przeddzień 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wzniesie się do Boga błagalna modlitwa o pokój na świecie. Oby już nigdy nie było zabitych, rannych, okaleczonych i osieroconych. Wyciągnijmy wnioski z historii. Zatrzymajmy nienawiść i odwrót. Niech cierpliwy i rozważny dialog pomoże rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy współczesnego świata. Chryste, Książę Pokoju, napełnij nasze serca pokojem, przebaczeniem i pojednaniem.